Dzień dobry, witajcie, ale dzisiaj, słuchajcie, będzie się działo. Będzie się działo, dlatego że dzisiaj mam mój pierwszy trening z trenerem personalnym. Chyba się wam nie chwaliłam, ale byłam na konsultacji, miałam taki trening próbny, który sprawdzał moją mobilność i tak dalej, wiecie, taką ruchową mobilność. No i stwierdziłam, że skorzystam z opieki kogoś mądrego, żeby nie zrobić sobie kuku, żeby nie tylko, tak wiecie, chodzić na siłownię, tak jak chodzimy do tej pory z Andrzejem, czyli po prostu kopytkować na bieżni, ale też, żeby zrobić coś takiego, żeby poprawić trochę te moje mięśnie, niech one tam zaistnieją w tym ciele. Także dlatego mam dzisiaj taki wysoki koczek, specjalnie go sobie tak zrobiłam, bo czasem, wiecie, muszę się położyć na macie i tak dalej i nie chcę wtedy sobie za każdym razem opuszczać tego kucyka, żeby mi się nie wbijał w głowę. Także tak, to się będzie działo. Tego wam nie pokażę, dlatego że dzisiaj na siłowni będę sama. Andrzej mnie tylko zawiezie, a potem jedzie do Grzesia. Będą chyba dzisiaj jeść steki. Tak mi się wydaje. A ja wracam. Nie mogę im towarzyszyć. Też byłam zaproszona, ale mnie wzywają obowiązki po treningu, dlatego że jutro Paulina ma swoje baby shower. No i każdy z nas przygotowuje coś na to baby shower, tak żeby trochę ją odciążyć. I tak się składa, że będę piekła ciasto czekoladowe, tą czekoladową chmurkę, którą już nieraz na kanale widzieliście. Zastanawiam się, jak mi to wyjdzie, ale chyba spróbuję upiec takie mini beziki i upiekę chyba je dzisiaj, a jutro zrobię po prostu do nich dodatkowo krem z ciasteczek Oreo. Tak spróbuję, bo jest taki przepis w Thermomixie. Widziałam, że ma bardzo fajne oceny. No i też jutro, bo wiecie, ciasto drożdżowe najlepiej jak jest świeże, będę piekła drożdżówki truskawkowe. Także kulinarnie będzie się dużo działo. Dzisiaj treningowo też się coś ciekawego zadzieje, ale no niestety. Będę sama, więc nic nie nagram, nic nie zobaczycie. Poza tym nie wiem, czy chciałabym się chwalić pierwszym treningiem, bo to na pewno nie będzie nic zachwycającego. Także tak. No, ale fajnie. Fajnie zaczynamy ten weekend. Jaram się na maksa. Na pewno jak tylko skończę, jak wrócę do domu, to wszystko wam opowiem. Nie będę brała ze sobą kamery. Potem z siłowni do domku będę musiała dotuptać jeszcze jakieś 2,5 km, także wrócę sobie na spokojnie. W międzyczasie pewnie wróci mi oddech i wrócę do was z informacją, jak było. Także tak, taka zapowiedź tego, co się będzie działo. A teraz zmykam. No i wracam do was po treningu, ja sportowy świr. Żartuję. Ciekawa jestem, jak długo utrzymam kamerę, bo generalnie czuję, że rączki mnie bolą. Odkrywaliśmy dzisiaj mięśnie, o których istnieniu zapomniałam. W sensie wiedziałam, że one w ciele występują, tylko po prostu wcześniej nie miałam potrzeby z nich za bardzo korzystać. Powiem wam, że jestem załamana, bo moim zdaniem jest ze mną źle. Mój pan trener był dla mnie bardzo łaskawy. W ogóle było ekstra, powiem wam, że jestem podjarana na maksa, bo było mega tak motywująco, wiecie, ktoś stoi, liczy, pilnuje jakby przez godzinę, nie odrywał ode mnie wzroku, więc to było ekstra. Mój trening miałam od 16 do 17, zanim zaczęliśmy trening o 16, byłam chwilę wcześniej, bo umówiliśmy się, że taką, wiecie, taką rozbieżkę, żeby rozgrzać ciało, będę robiła sama i będzie to po prostu taki 10-minutowy spacerek na bieżni, czy tam truchcik, więc sobie dzisiaj właśnie zapowietrzyłam się, sorry. Nie zapowietrzyłam, zabrakło mi powietrza. Za szybko chcę mówić chyba. No, w każdym razie. Bieżnię ogarnęłam sobie sama. Faktycznie te 10 minut miałam takiego rozruchu, sobie potruchtałam. Potem już robiliśmy ćwiczenia. Nawet nie wiem, ile ćwiczeń zrobiliśmy. Powiem wam, że nie ogarnęłam. Wszystkiego robiliśmy w trzech seriach. Tam jakby liczby powtórzeń były różne i dostosowane też do tego, jak mi szło. W międzyczasie zmienialiśmy obciążenie, jak było mi za ciężko. No, powiem wam, że mega super. W sensie sama bym tego na pewno tak nie ogarnęła. Myślę, że byłoby mi się też ciężej zmobilizować, żeby wszystkie te serie zrobić, bo no, umówmy się, no, jakby, mając takie flaczki zamiast mięśni, jak ja mam, no to wiecie, tak jakby głowa nam źle działa, no nie? I mam już takie, Boże, boli mnie i całe ciało mi się trzęsie jak galareta i już bym nie chciała robić kolejnego powtórzenia, ale ktoś nad wami stoi i mówi, dobra, jeszcze 5. I to jest naprawdę, to jest mega super i do tego, wiecie, jakby pilnuję postawy i tego waszego ruchu, no i to jest ekstra. Bardzo polecam. Ja ogólnie korzystam z
trenera na siłowni Total Fitness. Oni tam mają takie różne pakiety. Ja wykupiłam sobie pakiet 24 spotkań z trenerem. Mogę to zużyć wszystko w miesiąc, a mogę zużyć w 5 miesięcy. Jakby to, jak sobie to rozdysponuję, to jest moja sprawa. Po prostu im większy pakiet kupujecie, tym jest taniej. Pakiet 24 spotkań, 25 jest darmowe, kosztuje 3150 zł, gdyby ktoś był zainteresowany, płatne w całości jakby od razu, dlatego jest taniej. No i ja sobie to dzisiaj zapłaciłam i już sobie ustaliliśmy, że moje treningi będą odbywały się we wtorki i w piątki. W piątki o godzinie 16, a we wtorki o 17. Wyjątkowo najbliższy wtorek to będzie jeszcze 16, ale od kolejnego tygodnia będzie już 17 i potem właśnie piąteczki o tej 16. Także tak, jaram się na maksa. Mega fajnie, bo Andrzej zanim pojechał do Grzesia, zdążył jeszcze skoczyć do Lidla, także już nie musiałam iść na zakupy. Wszystko pod moje ciasta już jest tutaj, słuchajcie, gotowe. Czeka na mnie ciasteczka Oreo 4x4, o akurat 16, gitara, czekolady, ten fiksy, cukry wanilinowe, mąka, to akurat jest do obiadu. To mi się przyda też do bezy, pewnie w lodówce są śmietanki. Także super, bo ja już nie musiałam nigdzie wchodzić. A, bo w ogóle taki ten rozruch powinien być przed treningiem i po treningu. No ale że dzisiaj Andrzej jakby nie był ze mną na siłowni, no to wiedziałam, że będę wracała jakby, wiecie, spacerkiem do domu. Mam na siłowni jakieś 2,5 kilometra, więc już nie robiłam takiej przebieżki potreningowej. No bo mój trener powiedział, że spoko, skoro wracam taki kawałek do domu z buta, to będzie okej. No, także tak. No. Koniec gadania. Biorę się za wyciągnięcie najpierw rzeczy z suszarki, bo słyszę, że przestała chodzić, więc trzeba to wyjąć, ułożyć i za chwilę bierzemy się za ciasta. Tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że żeby nie było tak przewrotnie, to może te ciastka, które będę piekła, zobaczycie w kolejnym filmie, żeby nie łączyć czegoś takiego odchudzeniowo-sportowego z czymś, co odchudzaniu w ogóle nie sprzyja, czyli ze słodkościami. Ale stwierdziłam, że żeby jakby domknąć ten temat odchudzania się, chciałabym jeszcze powiedzieć wam kilka rzeczy i wiem, że Andrzej będzie zadowolony, bo powie, że nagrałam film, w którym po prostu jest gadająca głowa. Ale wydaje mi się, że czasem trzeba sobie usiąść i pogadać. Tak, jak ktoś jest niezainteresowany tematem odchudzenia, to może wyłączyć teraz, a jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, żeby pozostać i chwilę posłuchać. Bo ostatnio pod filmem pojawił mi się taki komentarz, że widać, że już schudłam, że już troszeczkę tych kilogramów mi poleciało i że mogłabym przestać nosić te duże koszulki, jakby żeby się już nie zakrywać i pokazać tą swoją figurę. I tutaj wydaje mi się, że powinno polecieć lekkie dementi, bo ja nie noszę tych rzeczy dlatego, żeby się przed wami ukryć. Nie mam takiej potrzeby. Na tym kanale są filmy z różnego rodzaju mierzymy i tam wydaje mi się, że było doskonale widać tą moją sylwetkę. W ogóle we vlogach ją widać, tak mi się wydaje. I to nie jest tak, że wiecie, ja mam jakiś taki ból istnienia o to, jak wyglądam. No bo prawda jest taka, że jakby co z tego, że ja sobie tutaj będę próbowała, nie wiem, poudawać może przed kamerą, że jestem szczuplejsza niż jestem w rzeczywistości, jak jakby potem ktoś mnie widzi na żywo i on widzi, jak ja realnie wyglądam. Nie miałoby to dla mnie żadnego sensu. Jakby widzicie mnie taką, jaką jestem, bardzo często właśnie taką nieogarniętą, bez makijażu, po domowemu. No i właśnie, i tak się składa, że ostatnio dużo rzeczy się dzieje takich okołodomowych, więc jestem zazwyczaj w takiej wersji domowej. Jak jestem w wersji domowej, wiecie, ja pracuję, może nie wiecie, ale ja pracuję zdalnie w większości czasu. Do biura jeżdżę tylko 5 razy w miesiącu. I te 5 razy w miesiącu jestem odstawiona, mam full make-up, jestem ładnie ubrana i idę do ludzi. A tak normalnie, wiecie, jak siedzę sobie w domku właśnie, no to zazwyczaj siedzę w jakichś kolarkach i w takiej właśnie dużej bluzce, albo po prostu w dresach. Teraz jak jest ciepło, to w dresowych, krótkich spodenkach. Czasem siedzę cały dzień w piżamie. Bo why not? Jakby, jak nie mam żadnych spotkań, a nawet jak mam, to nie muszę się pokazywać na kamerkach. Jakoś tak
Tak, tak. No nie ogarniam się, w sensie nie stroję się do tego, żeby po prostu siedzieć w domu, ale to nie jest tak, że ja wyglądam jak taka kubka nieszczęścia zawsze, bo jak wychodzę do ludzi, to jednak staram się trochę ogarnąć, żeby w cudzysłowie nie straszyć, ale wiecie, też żeby po prostu ze sobą się lepiej poczuć, żeby się poczuć tak pewniej, ale właśnie, jakby, bo się rozgaduję i odbiegam od tematu. Te moje duże koszulki... To nie jest kwestia tego, żeby się przed wami schować, żebyście ojejku nie zobaczyli, że jestem przy duszy, przy kości. Tylko to jest kwestia tego, że po prostu tak mi wygodnie. Bo może o mnie tego nie wiecie, ale jestem masakryczną fleją. Jak coś jem, to się na bank ubrudzę. Jak będę jadła makaron z sosem, to pewnie coś mi skapnie i zostanie mi potem po pomidorach czerwona plama, bo jestem za leniwa, żeby iść od razu to zabrać. I po prostu takie koszulki, takie wielkie koszulki za 10 zł, które noszę, one są jakby do takiego funkcjonowania na co dzień, jakby dla mnie się najlepiej sprawdzają. Jest mi wygodnie, jest mi swobodnie i jakby tylko o to chodzi. Jakby nawet jak byłam, słuchajcie, szczuplejsza, bo to nie jest tak, że zawsze tak wyglądałam, to ja nigdy nie wybierałam rzeczy, które są jakoś bardzo obcisłe. Oczywiście zdarzało mi się, zawsze miałam, nie wiem, wiecie, jak się chodziło do szkoły, miałam ołówkową czarną spódnicę, jakąś taką, wiecie, którą zakładacie na rozpoczęcie i zakończenie roku i tak dalej. Miałam takie rzeczy w szafie, ale tak jakby na co dzień nie chodzę jakoś specjalnie w dopasowanych ciuchach. I nie jest to kwestia stricte jakby wynikająca z mojej figury jako takiej, bo no i tak ją widać, niezależnie od tego, co założę. Wydaje mi się, że jest to raczej kwestia tego też mojego dużego biustu. Jakby nie czuję potrzeby obcisłym ubraniem go jeszcze podkreślać. I ja wiem, że to by mi zrobiło dobrze, że moja sylwetka w czymś takim mogłaby się nawet wydawać przewrotnie trochę lżejsza, ale po prostu to nie jest mój styl. Ja na co dzień lubię po prostu, stawiam na wygodę, a tak. I dlatego chodzę w takich ubraniach. Mogę teraz wstać i wam pokazać, jak wyglądam. Może nawet to zrobię, bo w sumie dlaczego nie. W tym momencie, słuchajcie, jestem po obiedzie, więc już jadłam. Mam na sobie leginsy, mam na sobie taką koszulkę, no i jak widzicie, ona, no mam tutaj w niej dużo luzu, mimo że jakby wiecie, nie wciągam brzucha teraz, żeby było jasne. Jak podniosę do góry, no to jak widać, ten mój brzuch tu jest, te fałdki tu są, one nie zniknęły. Taki mam brzuch po całym dniu funkcjonowania, czyli po normalnym piciu, jedzeniu posiłków i tak dalej. Jeszcze sporo mi go zostało do zrzucenia. Jakby to nie jest tak, że potrzebuję się ukryć przed wami. Odejdę dalej, nie wiem, czy będzie to widać. Tak wygląda w tym momencie moja sylwetka. I jakby nie sądzę, ojejku, ale światło. Nie sądzę, słuchajcie, żeby to moje zgubienie wagi jakoś bardzo dużo w tej kwestii zmieniło. Bo ja po prostu lubię czuć się wygodnie, a mam wrażenie, że jak mam na sobie takie mocno dopasowane ciuchy, to one w pewien sposób krępują moje ruchy. Tak mi się wydaje. Tak mam. Także tak. To nie jest tak, że się chowam. Nie mam takiej potrzeby. Wydaje mi się, że właśnie i tak zawsze na filmach widać, jak jest, więc nie miałoby to większego sensu. Jest to po prostu tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby było mi wygodnie, tak. No i jeżeli chodzi o te moje postępy, to ja jestem, słuchajcie, w połowie mojej drogi. Za dosłownie parę dziesiąt deko będę mogła powiedzieć, że ubyłam mnie już 10 kg, więc wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobry wynik. Ostatnio przyznaję, że trochę mi ta waga stanęła, ale nie stanęła dlatego, że trzeba ją jakoś, wiecie, zmodyfikować moją dietę albo coś takiego. Stanęła dlatego, że mieliśmy różne inne aktywności, częściej jedliśmy na mieście. Nie pilnowałam tak porcji, które spożywam. Dobrze, że ona nie poszła mi też w górę. Ona i tak mi mimo wszystko trochę spadła, ale spadała mi jakby dużo wolniej niż spada w takim trybie, kiedy, wiecie, pilnuję tych wszystkich moich posiłków i faktycznie ruszam się tyle, ile powinnam się ruszać. Także jeżeli ktoś jest ciekaw, to właśnie mogę zdradzić, że no, mogę już to powiedzieć, bo to jest kwestia od mojej wagi początkowej, to jest kwestia dosłownie 70 dekagramów.
albo tak, tak, 70 dekagramów. No to ja wiem, że 70 deko to bliżej, to bardziej w tym momencie 9 kilo na minusie niż 10, ale jestem przekonana, że to jest kwestia tygodnia, bo teraz już wróciłam w tym tygodniu na te moje właściwe tory i jakby bardzo szybko widać na wadze poprawę. Także tak, żeby już sobie zaokrąglić, no to uznajmy, że te 10 kilo pewnie zanim wyjdzie ten film, to faktycznie to już będzie 10 kilo. Także tak, ale nie będzie teraz takiego filmu z podsumowaniem. On się pojawi dopiero na końcu mojej drogi, czyli możecie się go spodziewać na końcu września. Taki sobie wyznaczyłam, a w zasadzie na początku października. Taki sobie wyznaczyłam deadline w mojej głowie. Wykupiłam te 24 treningi. Planuję jakby rozłożyć je sobie tak, żeby mieć 2 treningi w tygodniu. Dwa treningi w tygodniu. Tak, w międzyczasie będę miała urlop, więc powinno mi to starczyć tak mniej więcej do końca września, może do połowy września. Zobaczymy, w razie czego będę, no wiecie, jak będzie taka potrzeba, to po prostu sobie te treningi dokupię. Nie mam żadnego, wiecie, tak przez nikogo odgórnie narzuconego czasu. Sama po prostu jakby chciałabym sobie wyznaczyć, może nie, że taki deadline, ale taki przystanek na mojej trasie. Więc teraz jeszcze nie będziemy świętować, nie będziemy wiwatować. Efekty faktycznie jakieś już są, ale jeszcze nie takie, jakich potrzebuję. więc tak, no. Jestem bardzo ciekawa, czy do tego czasu uda mi się zejść do tej wagi sugerowanej mi przez ginekologa, czy będzie to raczej ta półka wagowa, którą zasugerował mi endokrynolog. Pozwolicie, że na razie nie będę operować liczbami. One się pojawią w filmie takim podsumowującym właśnie. Ale tak, ale jakby endokrynolog wskazał mi wagę o jakby 5 kilo większą niż ginekolog. Także zobaczymy, do którego progu uda mi się zejść. Wtedy na pewno pojawi się podsumowanie. Powiem wam wszystko na pewno bardzo dokładnie. Mam zapisane zdjęcia, filmy z tego, jak wyglądałam na początku tej mojej przygody. Mam też pospisywane, tak mi się wydaje, obwody. Mam, wiecie, mam teraz robione na bieżąco te pomiary. Nawet dzisiaj na siłowni pan mi robił tą taką specjalną wagą pomiar. Także wszystko jest pod kontrolą i o wynikach dowiecie się na pewno po lecie. Bo nie chcę się rozdrabniać na części. Chciałabym jakby zrobić takie podsumowanie tej mojej, w cudzysłowie, metamorfozy, a w zasadzie takiej po prostu zmiany nawyków, jak już dojdę do tego celu, który mam gdzieś w głowie. Mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować właśnie do końca września. Jak nie, to też wam o tym powiem. Umówmy się, że na początku października taki film na pewno się pojawi, niezależnie od tego, ile uda mi się osiągnąć. Bo tak, możemy mieć taką umowę. No, strasznie długo gadam, bardzo was przepraszam, ale tak się poczułam w obowiązku, żeby trochę odpowiedzieć. Ubieram takie rzeczy tylko i wyłącznie z wygody, a nie dlatego, żeby się przed wami tutaj jakoś specjalnie chować. Absolutnie nie o to mi chodzi. Także tak, no co, skończymy ten mój wywód już. Bardzo wam dziękuję za ten film. Dajcie mi znać w komentarzu może, czy wy chodzicie na siłownię. A jeżeli chodzicie na siłownię, to czy korzystaliście kiedyś z usług trenera personalnego? Jestem tego bardzo ciekawa. No i dajcie mi może znać, ile to kosztuje, bo przy wykupieniu takiego dużego pakietu, na jaki ja się zdecydowałam, jednostkowa lekcja kosztuje mnie jakieś 130, nie wiem, 5 zł? Czy coś takiego? No 130 z jakimś tam haczykiem. Także ciekawa jestem, jak to wygląda u was. Czy stawki są większe, mniejsze? Jeżeli ktoś coś wie, to bardzo chętnie poczytam, jak to jest, wiecie, tak poza tą bańką około warszawską. No. Także to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, może nawet kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!